Dzień dobry Państwu. Witam w mojej pracowni w Zabrzu, która znajduje się na ulicy Dworcowej 9. Maluję w tej pracowni już około 20 lat. Jeśli chodzi o moją edukację plastyczną, to chodziłem na początku do tragicznie zmarłych Krystyny Jędrzejowskiej-Nowak i Romualda Nowaka, którzy prowadzili takie kółko plastyczne. Niestety w 2004 zginęli. Czyli to było moje pierwsze zetknięcie się ze sztuką tego państwa. Oprócz tego nie dostałem się od razu na Akademię Sztuk Pięknych. Po ogólniaku chodziłem w Zabrzu do pierwszego liceum ogólnokształcącego. Po ukończeniu liceum nie dostałem się za pierwszym razem na Akademię Sztuk Pięknych. Dopiero dostałem się po wojsku. W 1983 roku dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. W 1988 ukończyłem Akademię Sztuk Pięknych pod kierunkiem profesora Jana Dubiela i Jerzego Wódka. To był 1988 rok. W 1989 otrzymałem stypendium ministra kultury i sztuki. Startowałem w różnych konkursach. Czterokrotnie brałem udział w festiwalu polskiego malarstwa współczesnego w Szczecinie, gdzie w 1998 zdobyłem nagrodę krytyków i dziennikarzy. Trzykrotnie brałem udział w Biennale Malarstwa w Bielsku Białej, Bielska Jesień. W 2006 była wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych w Katowicach, gdzie dostałem wyróżnienie. Ten cykl, właśnie ten Papcio Pablo i tam mój autoportret, do tej pory uzyskały największą nagrodę, czyli tą nagrodę krytyków i dziennikarzy w Szczecinie. Ten obraz był eksponowany też w Szczecinie, tylko nie dostał żadnej nagrody na tym festiwalu malarstwa współczesnego. Ten tak samo. Tam no, sam udział w wystawie w Szczecinie czy na Bielskiej Jesieni, to sam udział to już jest wielkie wyróżnienie, bo w każdej z edycji tam bierze udział około 3000 artystów, nadsyła swoje prace, a do wystawy dopuszczają około 50, także to jest straszne sito. Mi się udało czterokrotnie zaistnieć w Szczecinie i trzykrotnie w Bielsku Białej. To jest mój największy obraz, który namalowałem do tej pory. Ma wymiary 2 metry na 3. Przedstawia mojego nieżyjącego psa, wiadro i jakąś wymyśloną kobietę, a tytuł obrazu jest Kora, czyli imię mojego psa, Kora i Panna z Zabrza. Obraz ten był eksponowany na Biennale Polskiego Malarstwa Bielska Jesień w 2007 roku. Był częścią tryptyku. Po bokach jeszcze jest portret mojego syna Sebastiana i po prawej portret mojego byłego ucznia Michała Minora, który teraz jest doktorem habilitowanym na Akademii Sztuk Pięknych. W roku 2014 zorganizowałem 5 wystaw w galeriach zabrzańskich, gliwickich i warszawskich. Te wystawy były jakby kontynuacją i składały się z 3 części. Wskrzeszenie, później była wystawa Wskrzeszenie 2, Niepohamowanie w Gliwicach i Zadośćuczynienie w Zabrzu i w Warszawie. Poświęciłem się właśnie na organizację wystaw dla innych artystów.
którzy bez tej inicjatywy prawdopodobnie do końca życia by nie mieli okazji zaprezentowania się. W tych wystawach brali udział artyści, można powiedzieć, z całego świata. To była formuła otwarta. Z takich ciekawszych to z Japonii, z Francji, z Niemiec, z Słowacji, Czech. Wszystkich nie będę teraz wymieniał. W roku 1997 zainicjowałem Międzynarodowy Festiwal Rysowania. Często ludzie się pytają, skąd się to wzięło. Byłem wtedy nauczycielem plastyki w szkole podstawowej numer 1 i jednocześnie uczyłem rysunku i malarstwa w liceum plastycznym. I tym festiwalem chciałem jakoś swoich uczniów zmotywować do uprawiania sztuki, w ogóle do jakiegoś chętniejszego uczestniczenia w zajęciach plastycznych. I ten festiwal od 97 do dzisiaj odbywa się na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Matejki 6 w Zabrzu. Jest to hala o wielkości pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Tam co roku pozuje około 100 modeli. Tych modeli rysuje kto chce od 2 do 100 lat. Do tej pory co roku około 1000 właśnie uczestników rysuje. Przyjeżdżają na ten festiwal uczestnicy z całej Polski. Oprócz tego z zagranicy, z miast partnerskich Zabrza, takich jak Sangerhausen, Lund, Rivne, na Ukrainie Trnava, ze Słowacji Seklen. Co roku dzięki przychylności władz miejskich, w szczególności pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, możemy przeprowadzać taki szalony festiwal, bo bez pieniędzy nie udałoby się tego przeprowadzić. I od 18 lat wydawany jest po każdej edycji festiwalu katalog, w którym są umieszczone reprodukcje najlepszych rysunków, a te rysunki są wybierane przez wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych. Między innymi w tym roku przez rektora Antoniego Cygana, profesora Ireneusza Walczaka, doktora habilitowanego Michała Minora, profesora Romana Staraka. Jest to chyba jedyny na świecie. Szukałem w internecie, a jeszcze nie spotkałem się z taką inicjatywą. Także myślę, że Zabrze ma się z czego szczycić. Tutaj są moje katalogi z wystaw, nie wszystkie. Tutaj mamy katalogi z festiwalu rysowania i z tych wystaw, które ostatnio organizowałem dla dorosłych artystów. W moim malarstwie inspiracją jest zawsze człowiek. Maluję głównie ze zdjęć. Po prostu ten człowiek jest jakby pretekstem do malowania, a później stosuję już jakieś eksperymenty czysto malarskie. Stosuję laserunki, faktury. No, cały czas poszukuję i eksperymentuję. W tym obrazie na przykład widać grubo położoną fakturę. Każdy obraz jest nowym wyzwaniem. Chciałbym w
tym roku jeszcze rozpocząć przewód doktorski na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z malarstwa. Powoli się właśnie do tego przygotowuję, zbieram jakieś wycinki z gazet, wszystkie dokonania, no, całą dokumentację teraz zbieram i mam zamiar na ten doktorat namalować około 12 nowych obrazów. Myślę, że będzie to kontynuacja tej twórczości. Będą to portrety ludzi traktowane eksperymentalnie przy użyciu właśnie różnych środków wyrazu, faktur, laserunków. A to już się technika u mnie rodzi jakby na żywo w trakcie malowania. No teraz stoję tutaj przed obrazem z 2013 roku. Jest to mój autoportret. Miał być to zwykły autoportret, ale przez ten wyraz twarzy w trakcie malowania nasunął mi się pomysł, że takie wyrazy twarzy mogli mieć na przykład więźniowie obozów koncentracyjnych. A o tym aucie ciężarowym to dowiedziałem się od swojego taty, który gdy miał 14 lat był właśnie wywieziony, tylko nie do Oświęcimia, tylko na przymusowe roboty do Niemiec. Mi opowiadał, że właśnie takim autem został wywieziony w 1939 roku, jak miał 14 lat. No, tu mamy symbol P, czyli że to był Polak tam uwięziony. Jeśli chodzi o technikę, to stosuję też technikę różnorodną, mieszaną. Używam farb akrylowych, olejnych, różnych werniksów. Także nie mam jakiejś takiej jednej tej metody malowania, tylko no, staram się eksperymentować i poszukiwać. Tak mi się wydaje, tak jak w sztuce powinno być, że nie wolno tam na laurach osiadać. Są artyści, którzy wymyślą gdzieś tam jakąś kolorystykę i do końca życia tak jakby jeden obraz kontynuują. Ale ja mam raczej niespokojną naturę i po prostu bym tak nie potrafił.